parku Kościuszki, lekkie przedwierzchnie, ale no nie ma jeszcze grzybaczy, a w tym roku się opóźniają. Dzisiaj już 6, no to powinny być, no ale nie ma co przesadzać, poczekamy mniej więcej do połowy marca, no wtedy to już na pewno powinny być. Na ornito.pl jest taka aplikacja, na którą można wysyłać obserwacje ptaków, a później też można obserwować, jak mniej więcej to wygląda, więc w tej chwili właściwie w pasie Polski Środkowej widać już przylot, poszczególne obserwacje grzywaczy. No to natomiast ja ich w Radomiu nie widzę, także nie ma tej frakcji lęgowej, która przyleciała. W zeszłym roku już 18 marca mieliśmy pierwsze budowane gniazda, a niedługo później już były wysiatywane. Także dosyć szybko te gołębie przelatują. Pan Pomarnacki pisał o parku miejskim, czyli o tym parku w roku 53 bodajże, że wtedy tutaj gnieździło się 13 par grzywacza, ale też była jedna para turkawki i on przewidywał, że niedługo nastąpi urbanizacja, akurat synantropizacja tego gatunku. No, okazało się, że jest inaczej. Turkawka właściwie w naszym regionie no już na tyle spadła, że jest bardzo rzadkim ptakiem. Tam, gdzie jeszcze jej można posłuchać, ostatnio w Radomiu słyszałem w 1991 roku, na granicach właściwie Radomia. Natomiast tam, gdzie ją można posłuchać, no to południe radomskiego, czyli trzeba pojechać do Lipska, a w kierunku Iłży. Tam jeszcze można usłyszeć turkawki, one rzeczywiście są. W Puszczy Kozińskiej też, ale jest to gatunek naprawdę coraz bardziej mniej liczny.